Materiał stanowi własność Urzędu Dzielnicy Targówek. 8 czerwca w szkołach na Targówku rozpoczną się matury. Do egzaminu dojrzałości przystąpi blisko 600 uczniów. Burmistrz Małgorzata Kwiatkowska razem z zastępcą Jędrzejem Kunowskim sprawdzali gotowość szkół na przyjęcie maturzystów. Rok 2020, jeżeli chodzi o maturę, jest rokiem wyjątkowym. Ponieważ poza stresem wynikającym z faktu zdawania tego tak ważnego egzaminu dojrzałości, Doszły jeszcze dodatkowe procedury wynikające z faktu pandemii koronawirusa. Droga ucznia rozpoczyna się od wejścia, na, gdzie czeka na niego konieczność zezynfekowania rąk, jest sprawdzany dowód osobisty, ponieważ część zdających nie jest uczniami naszej szkoły, następnie zachowując bezpieczną odległość, dochodzą do miejsca wejścia na halę. Tegoroczna matura będzie wyjątkowa i na pewno zapadnie w pamięci wszystkim tym, którzy do tej matury przystępują. Moja matura wyglądała naprawdę zupełnie nie inaczej chociaż też ją doskonale pamiętam zwracam się do wszystkich uczniów o to aby skupili się na tym egzaminie dojrzałości ponieważ wszystkie pozostałe troski typu zabezpieczenie ochrona Przejęliśmy na siebie. Wszystkie placówki na terenie naszej dzielnicy są przygotowane do przyjęcia uczniów, którzy będą zdawać egzamin. Wszystkie szkoły otrzymały maseczki, środki dezynfekujące w dużych ilościach i każda szkoła zakupiła termometr, którym będzie badać temperaturę wchodzących uczniów. Naszym maturzystom, naszym uczniom życzymy połamania piór i żeby już w poniedziałek niskie liczby łagodne dla nich na maturze.